jak złamałem zęba koledze. Całe wydarzenie miało miejsce w szkole podstawowej, gdzie wiadomo, było się młodym, nie do końca się rozważnie myślało, tak? Z tego co pamiętam, było to w przedziale od 4 do 6 klasy podstawowej, więc miałem wtedy od 10 do 12 lat. No i słuchajcie, był sobie zwyczajny dzień w szkole, tak? Siedzicie na przerwie, rozmawiacie ze swoimi kolegami, jecie jakieś tam kanapeczki, czy też posiłek, jaki macie przygotowany. No i miałem w klasie takich dwóch ancymonków, tak? Takich dwóch troszkę zjebików, że tak to powiem. Z tego co pamiętam, gadałem sobie z jednym z moich ziomeczków, jadłem sobie coś, siedziałem na dupie na korytarzu. Ten korytarz był dosyć wąski, co jest istotne w tej historii. Tutaj macie zdjęcie, jak mniej więcej wyglądał. I te dwie osoby cały czas się ganiały w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I tak cały czas przez jakieś, nie wiem, no 5 minut dobrych się tak ganiały. Ja mówię, nie no, no, ale mnie to denerwuje. Jakoś tak się zdenerwowałem na to, że tak mnie to wkurzyło. No i po prostu, jak oni znowu przebiegali, to postanowiłem wyprostować nogę. Jako, że to był wąski korytarz i że wytimingowałem idealnie to podstawienie nogi, no to kolega niestety się wywalił. Ale z jakim skutkiem? Gość upadł praktycznie prosto na drewnianą podłogę. Nie oszukuję, wbił się gość jedynkami w posadzkę drewnianą. Czajcie to? I chyba po dzień dzisiejszy jest tam ślad po jego zębie. No i wiecie, wbił się oczywiście ryk. Tam wiecie, ja się tam jakoś poryczałem w ogóle, że nie chciałem, że niechcący. W ogóle moi rodzice o tym nie wiedzą dalej, o tej sytuacji. Ja powiedziałem, że to niechcący, że po prostu co, sobie jadłem kanapkę, wyprostowałem nogi na spokojnie, chciałem rozprostować nogi. No i a że oni biegali, no to jeden z nich się potknął, wbił się tym zębem w ziemię. No i tam miałem pogadankę oczywiście z nauczycielami, udało mi się jakoś z tego wybrnąć. Potem się nagle dowiedziałem, że ten kolega miał pół zęba dorabionego u dentysty. No i kurczę, no nie jestem z tego dumny, moi rodzice dalej o tym nie wiedzą. Naprawdę niefajna, niemiła sytuacja, nie wiedziałem, że tak to się skończy. Gdybym wiedział, to bym oczywiście tego nie zrobił. No i wy też tak nie róbcie. Zadawajcie pytania do następnego odcinka, co mam wam opowiedzieć.